Nie widział? Oh, miałem szczęście. Nie chciałbym, żeby to trafiło na Kangutuba. Cześć wam wszystkim, z tej strony ja, MCE, oto przed wami demo Kangu Kakao 2022, czyli najnowszej odsłony serii ogólnej, pełnoprawnej kontynuacji Rundy Drugiej i Tajemnicy Wulkanu. Panie i panowie, gra działa w tym momencie na ultra, jeśli chodzi o antyaliasing i wszystkie inne ustawienia. Ustawień, jeśli chodzi o wideo, nie było tak dużo. Jak widzicie, mamy tylko sekwencję pionową, maksymalne FPS-y, antyaliasing, ustawienia wstępne, bla bla bla. Tak wszystko wygląda, mamy sterowanie oczywiście, zmiana ładunku rękawic, wykończenie, turlanie się, skok, kombinacja obrót kamery, wszystko tutaj mamy dostępne, żebyśmy sobie zobaczyli oczywiście to z ukończenia, mroczny las, nie ma żadnego menu, nie ma nic, bo po prostu to wskakujemy do gry. Także seria z tej gry się powinna na kanale, także jeżeli jesteście zainteresowani, subskrybujcie ten kanał, proszę bardzo, macie do tego dostęp, możecie zawsze... Gdzie masz resztę? To anulować. Stara, mistyczna metoda, wędrówka duchu. Super! Może ja też się kiedyś nauczę. Może, ale teraz skup się. Znajdź terrora, w razie czego jestem tutaj. A, dźwięk taki sam jest monet, ale super. Ja ogólnie grałem w Kangu Kakao swojego czasu, mam na Steamie oczywiście Kangu Kakao rundę drugą. W Tajemnicy Wulkanu nie było dalej mi zagrać niestety. Ale co? Gdzie lezie, ma kasę? 3000 dukatów albo spadaj! Dukaty mamy dalej, widzę to zbieranie tutaj. Mamy double jumpa, mamy double jumpa. Ogólnie Kangu Kakao wygląda... Jakby był właśnie to troszkę starszy, jakby tam było dziecko. Na przykład w rundzie drugiej, jakby to było dziecko. Jakby tu już był taki pełnoprawny nastolatek, to wygląda bardzo fajnie. Stoi się ogólnie tym bardzo przyjemnie, pozwalamy turlanie się. Pod X-em możemy uderzyć, pod A skaczemy, a pod Y-kiem, no jeszcze nie dowiemy się co jest niestety, jak to działa. Bo nie jest nam oczywiście dane. Ale bardzo chciałem tu demo nagrać, zobaczyć jak to ogólnie będzie wszystko wyglądać. Czy jest sens ogólnie grać to demo? No i to wygląda jak Crash Bandicoot 4. Szczerze, bardzo. Bomba, o. Niektóre zniszczone skrzynie mogą zawierać nieprzyjemną niespodziankę, no dobra. Czyli to wybuchnie, zakładam. Jak mogę to zniszczyć tak, żeby nie wybuchło? A tu idzie w moim kierunku, ale dziadostwo. Chyba, że po prostu turlało się z górki. A mam pytanie, czy mogę tą bombę na przykład uderzyć? Bo pamiętam, że w rundzie drugiej, będę się odnosił do rundy drugiej, bo tylko w to grałem tak naprawdę. Tam też były właśnie te bomby, one wybuchały bardzo szybko swojego czasu. Tu mamy chwilę faktycznie i jestem ciekaw, czy można je, wiecie, uderzyć tą naszą pięścią. I czy można to odbić jakkolwiek. Au, au, au. Nie, po prostu tego się można odbić, prawda? A przynajmniej zakładam, że się można odbić. Nie, nie można, okej, okay, dobra, zrozumiałem. A jestem ciekaw, czy... O Jezus Maja. Czy jest... bo z tego co pamiętam, Kao chyba mógł się udać w powietrzu za pomocą swojego ogona, albo to był Konkaj? To był chyba Konkaj, wiecie? Bym się pomylił Kao z Konkajem. Swoją drogą był Konkaj bardzo fajna gra. Bad First Day. Bardzo, bardzo fajna. A wszystko się zbiera, nie muszę nawet być tak centralnie na tym, tylko mogę być obok tego. Bardzo fajna rzecz. Ale to było głośne nazwanie tych skrzynek. Słyszałem też, że gra kozak, ale ma dużo bugów, dużo błędów. To oczywiście to jest zrozumiałe, to jest gra demo. I w ogóle powiedzcie mi... No, czemu nie mogę tego się odbić? Może bym mógł, ale... A, rozwaliłem to! A, bo mam uderzenie w ziemię takie, okej. Okay. No tego nie zbiorę już. Zresztą ja nie wiem, czy mogłem zabrać wcześniej, chyba raczej nie. Pyk, rozwalone, elegancko. Gra ma dużo bugów, ale ogólnie jak na demo jest bardzo fajne. No i powiedzcie mi, bo nie dokończyłem, bo zacząłem zająć się czym innym. Która gra aktualnie by dostała swoje demo? To jest bardzo dziwne, że mamy demo w jakiejś grze. Tak całkowicie szczerze. Tu możemy się przeturlać. Czy mam rację? El jest, że mam rację i to jest skrzynka. No i elegancko, tego się mogę odbić? Nie, tego też nie mogę odbić. Albo mogę, a nie wiem jak. Hello, skrzynko. Ale dukatów, what the fuck! Pięknie. Pięknie. Coś tu jeszcze jest do zrobienia? Nie. Jak na kontrolerze, jeżeli się jeszcze nie kapnęliście. Bo w takiej platformowo ogólnie tego typu lepiej mi się gra na kontrolerze. Tak samo w ścigałki. W strzelanki oczywiście nie, ale poza tym to bardzo lubię grać na kontrolerze. O, dźwięk checkpointa jest taki sam jak w rundzie drugiej. Hell yes! Dawaj dukaty, dzwonię! O, życie jeszcze dostałem! O kurde, nie wiedziałem. No więc zbieram, bo mam full. Co chcesz, krabie? Atak ogonem. Użyję taką ogonem, aby teraz przyjąć za to, co się wyżej niż KO. No tak, mogę takie coś robić. O, tak. Ma takie same ruchy, jak miał wcześniej. Toć to przeciwnik! Śmierć!
Pięknie. No chodź. Bum! I po tobie, elegancko. Nice. Au, dostałem, to jakieś świecące gówno było. Dobra, poszukaj, w ogóle jakieś zadanie dostałem. Czy mogę to zobaczyć gdzieś? Nie. Ale mam jakieś, poszukaj Nory, tak? Nie, zebrałem jeden taki. Ja pokazuję mi na pausie, że nie zebrałem 0 na 2. Ale hej, ja wiem, że zebrałem jedno. Poszukaj Nory Terrora. No dobra, nie ma problemu. Odgrzewa się mogę odbijać, to nie jest Rayman 2. No to nie jest Rayman 2. Ale tak, właśnie, panowie, o, mogę to odbić? Nie, nie mogę tego drugi raz uderzyć, dobrze, zapamiętam. Panowie CD Action właśnie grali w to demo, wypowiadali się, o kurde. I mówili, że przerosło ich oczekiwania, więc ja się aktualnie też bardzo fajnie bawię, bardzo fajnie wszystko działa. Gra oczywiście skierowana dla dzieci, ale kto by narzekał? Na pewno nie ja. I mamy full zdrowie. O tego dźwięku nie pamiętam, który właśnie był teraz przy zbieraniu zdrowia, ale hej. Jest fajne. To ropuch. O my gry, okej. Dystansowiec. Jakieś w ogóle pięści miałem dziwne, widzieliście? Takie fioletowe. Chodź tu ropuchu, pek i jebutu, papelkadi po tobie. Pięknie, o kurde, wybuchniesz? Ja, wybuch, pięknie. Chodź ropuchu, o tym jest kawa w ogóle. A mam literki zbierać. No co to jest, Hugo? O nie, uciekaj. Co mogę... Uuu, knockout, pięknie! A kurde, myślałem, że... Nie, czekajcie. A nie, rozwaliłem ich już. Ale to było piękne. Dzięki, Walt. Wyglądasz, to jest koala? Wielkie dzięki, trenerze. A trener jego, o kurde. Nie wiem, czy Kao ktoś trenował? Nie pamiętam jego backstory tak naprawdę. Wiem, że chyba mogę tak leciutko... zawisać w powietrzu. Wiem, że mogę tym obrotem właśnie po skokach zawisać w powietrzu. Ale tak, ta... O, shit, nie! Kao, wychodź! O, nie, nie wiem pływać, no tak. Chociaż Kao się wydłużała szyja, z tego co pamiętam, żeby mógł sobie radzić z wodą. Trzeba to będzie jakieś wodzie przetestować, no na to występuje. No, raczej by nie pozwiedzieli go aż tak, prawda? Kurde! Dobrze, uciekłem z tej wody. Czemu mi tak źle wychodzi to wszystko? O, kij, mogę przez to spojrzeć? Nie mogę, mogę tylko się odbić, prawda? Łoż, ty w życiu i wiedziałem, że tu się odbije. No ale dobra, niech będzie. Po co te, w ogóle te teleskopy tutaj są? Dobra, jeps, jeps. Knockout, nie? Myślałem, że mogę knockout zrobić, niestety nie mogłem. Dobra, i mamy literkę pierwszą. K.O. Czyli na każdym poziomie są do zrobienia literki. Tak było w Super Lucky's Tale. Super New Lucky Style, tak samo, bo to jest oczywiście remaster. W drzwi można pukać, widzę dalej. Fajnie. O, ściubeczko, nie uciekaj. W Super Lucky Style było bardzo podobnie, właśnie zbieraliśmy literki. Naszego imienia Lucky. Także, bardzo fajnie. Do tych drzwi, o, mam jeszcze trzy parę drzwi, do których możemy zapukać, a nie zapukaliśmy. Bo kompletnie zapomniałem, pukaliśmy do Bobru w rundzie drugiej. Jeżeli pamiętam dobrze, ale pamiętam chyba dobrze. Tu już nie pukamy! Tu rozwalamy drzwi do katy czyjeś, albo ktoś tu mieszkał, może ktoś poszedł na zakupy, wróci na swoją chatę i zobaczył, kurwa! Nie ma drzwi! No to tak trochę nie okej mi się wydaje, panie K.A.O. No ale dobra. O! To może zawalić, to jest manekin treningowy, jak najbardziej. Dawaj, kręć tym manekinem, no! Ty manekin, w sumie, jak to się mówi? Training dummy. Dummy, manekin. No dobrze powiedziałem w sumie. Nevermind, lecimy dalej. Chyba nie pobijam nic, jeżeli pomijam, no to trudno się mówi. Jakiś w ogóle pasek mam pod no, moim życiem, nie wiem do końca co to będzie. Więc to trzeba będzie obadać. W ogóle twórcy Kao odpisali Elevenowi na Twitterze, to było piękne. Naprawdę pomogły mi spuścić ropuchom łomot. Nie wiem o co tyle hałasu, to zwykłe rękawice. Potężny artefakt nazywasz zwykłym? Pluszowa zabawka jest zwykła. To jest koala. Nie mieszaj w to pana Bobra. Hej, co to jest? Wygląda jak koniec poziomu. Nie, to nie ja. O. A, do tego miałem właśnie na kascencjach, ten ropuch się pojawił, takie rękawice miałem. Już dłużej słuchać tego nudnego starego pryka. Więc to prawda, jesteście zdeprawowane. Nawet się nie znamy, a ty już nas obrażasz? Chyba fej. Może jednak jakoś się dogadamy. Przepraszam, nie chciałem.
I znów nasze nadzieje zostały rozwiane. Tak szybko. No cóż, jesteśmy wieczne rękawice, a to, co widzisz przed sobą, to wieczny świat. Zostawmy nazwę krainy w takim razie. Okej. Okay. Dalej tą Norę musimy znaleźć. Co ja mogę robić teraz? Czy, nie wiem, czy ja mam... Chwila, wait. Nie, nic nie mogę nowego robić. Może za chwilę się nauczę w ogóle, co mogę robić. Ale tak, widzę, że mam chyba czas na tych rękawicach, to jest to, co było u góry. Właśnie była jakaś scenka i tak to, co mam teraz nad sobą, tak przelatywało przez ekran, nie wiem, czy widzieliście tak w tle. To zakładam, że jest czas, a tym się skończy. Już rękawic nie mam, nie, rękawice dalej mam. Piedut! No dobra, co ja mogę z tym zrobić? Nie, tu nie mogę, a mogę tu wyjść? To jest kompletnie bez, coś tu chyba nie działa tak jak powinno. To powinien być chyba jakiś dany obszar, w którym ja mogę tego używać. Plus te rękawice mam cały czas, bo to po prostu jest grafika sama na tych rękawicach. Bo mi nie znikają, jeżeli skończy mi się czas, więc... I don't know. We will see. Fuck. Tu mi się czas nie odnowił. Dziwna sprawa naprawdę, to się zapada w ogóle? Nie. Zrobiłem wszystko? Chyba tak. Pewnie jakieś sekrety pomijam. No ale ja mam to w zwyczaju, że już pomijam rzeczy, także... Nie zdziwcie się, jeżeli coś pominę. No tak, to jest tylko demo, także to raczej nie będzie aż tak chyba zaliczać do tego, co będziemy tutaj robić. Ja mogę się wyjść, no mam ten power dodatkowy w tych rękawicach, bardzo mi się to podoba. Gdzie ty byłeś? No wiesz, obok. Przechadzałem się po wiecznym świecie, gadałem z rękawicami, wiecznymi rękawicami ściśle rzecz biorąc. Co? Gadałeś? Twój tata tego nigdy nie robił, nigdy! To znaczy, że one chciały rozmawiać właśnie ze mną? Wybrały mnie! Nie przeceniaj tego! Uważaj z nimi! W wiecznym świecie jesteś sam! Ja nie mogę tam wejść! Zazdrosny? Mam pewien plan, nie wiem, czy on się uda. Pewnie jak uderzę ten kryształ... Mi się wydaje, że to nie jest czas na rękawicach, tylko czas tego, jak długo jest to odpalone. Tak mi się przynajmniej wydaje, czyli robimy tak, pyk to się odpala i czas, który mam nad sobą, to jest to, jak długo to jest odpalone. Tak mi się przynajmniej wydaje. Co ja właśnie zyskałem? Jakąś runę? The fuck is this? Nie dowiemy się, co to jest. Never mind. Coś zebraliśmy. Jak coś zebraliśmy, to jest ważne także. Totemy bumerangi. Co? Uderz kamienną głowę i weź wieczny bumerang do rzucania. No dobra. Jup! Wszystko na raz. Pięknie. Chwyć. Jak tym gównem rzucać? Pyk! Okej, odpaliły mi się platformy, bardzo miło. Czyli to wszystko jest wieczne. Cały motyw tego, że jest taki, że wszystko jest wieczne. Wieczny świat, wieczne rękawice, wieczny bumerang. No słuchajcie, każda gra ma coś nazwę, no nie? Wejmę nie jest rozdroże marzeń. Także. Tak, to chyba dobrze powiedziałem, że jest rozdroże... Albo mi się pojebało z inną grą. Nie pamiętam tak szczerze, chyba rozdroże marzeń. Dobra, uderz dzwona, wy też powinniście uderzyć dzwona, jeżeli macie subskrypcję, pamiętajcie o tym. Ale plak zrobiłem, holy shit. O, to są w ogóle dzbany. Proszę bardzo, to dzbany zostały pokonane. Co mi zrobi... A, to jest bumerang, w to uderzam, pyk. Bumerangiem, dobra, i co teraz tym bumerangiem mogę zrobić? Mam tego bumeranga, ale... A chwilę, mam ten bumerang, nie wiem, żeby się wrócić ewentualnie? Chyba tak. No dobra, a co jeżeli ja... Uderzę tym bumerangiem na przykład taką rybę. Tu jest ryba. O kurde, co ja zrobiłem właśnie? Dobra, je bumerangu. A, nie trafiłem w tą rybę. Trudno się mówi. Ale nie mogę, bo nie miałem celownika na niej. Ups, trudno się mówi. Dobra, padnie rybo. Przepraszam najmocniej, ale muszę przejść. Czy nie będzie też były w drugiej rundzie do zbierania? Coś mi się wydaje, że chyba były. O-o! Tocz to! Koncert ropuch! What the hell? O-o! Ropuch dystansowy, o nie, bumerangiem trzeba będzie kopenie zrobić. Weź mnie z dziny mnie chciał uderzyć. Co za typ w ogóle? O nie, o nie. Atak ogonem, jeśli X powietrze, ale przeprowadzić atak ogonem, możesz także, a to już uczyłeś. Odbijać pociski, aha, no tego sobie nie uczyłeś. Panie, pokazuje nam, no właśnie, pokazuje nam, który wróg atakuje w danym momencie, ma takie kropki na sobie. No. Awaj, chcesz się bić? A mnie jest atakować. Dziwna sprawa. A, udało mi się go zrobić wręcz.
Proszę. W ogóle dostałem drugi zwój, a mi w ogóle tego. Mam trzy zwoje, a gra mi tylko nie zalicza. Bez sens. Okej, okay, spoko, mam trzy zwoje, żeby nie było. Tam 6 na 12 diamentów. Jeszcze mamy literki do zebrania, ale to literka akurat widziałem. A, tutaj widziałem, na tej arenie, w której też jesteśmy. Tu są pająki. Efe! Blech i pająk paskudny. Au! Okej, chyba nietykalny jest chłopak, idę od niego. Nie podoba mi się chłopak, absolutnie. W ogóle mamy dukaty, bo w rundzie drugiej było tak, że musieliśmy wszystkie pieniążki też zebrać. Nie, beczko! Goddammit. Te beczki można znokautować i nie odzyskamy ich już niestety. O kurde, ile ryb. To jest diament, który ja bym bardzo chciał. Także sorry ryby, ale ten diament jest mój! Ten zwój jest mój! A tu jest jeden na dwa? No to były za zwoje wcześniej? Jakieś niedobre zwoje to były? Jakieś inne? Nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia. Goddammit, prawie spadłem. Prawie bym spadł. Ale tak, to się gra bardzo przyjemnie. Jest prosta, liniowa rozgrywka. Co tu jest? Available in final game. Aha, czyli to będzie dostępne w finalnym buildzie gry. Aktualnie widzicie, jest niedostępne. No dobra, ale coś znaleźliśmy. Wiem, że takie coś będzie. Jestem ciekaw, czy będą jakieś wyzwania może? Don't know. Jeżeli mnie nie wiecie, ja mam w zwyczaju tak, że nie patrzę w ogóle żadnych trailerów, niczego z gier, bo nie lubię. Nie lubię trailerów patrzeć, nie lubię patrzeć kontentu, który jest zapowiedziany, który zapowiadają odgórnie twórcy, ale w którego musiałem zagrać, no nie było mocnych. To jest kankuje KO, bo tyle latach powrócił do nas. Nie było mocnych, musiałem to zagrać, więc. I tak demo nie spoileruje aż tak fabuły i wszystkiego. Może jakimś cliffhangerem się zakończy, który się wyjaśni ogólnie jak zagramy pełną grę. Ale poza tym nie za wiele chyba się podzieje, to mi się wydaje. Dobra, hopla! Rany boskie, gdzie ja lecę? Po literkę, pięknie, mam teraz K. Jeszcze potrzebuję O i będę miał KO. Dobra, je wybucha, pyk! Kurde, nie udało mi się to, o i knockout, pyk! Piękne to było. Jezus Maria. Dobra. Dobra. O, cię obronił! O, ma drewno, łyżkę drewnianą i wałek drewniany. Jak ja mam z tym walczyć? Jebut! Jezus Maria, jaki to jest piękny knockout techniczny. A ty co, dystansowcu? Taki z ciebie dystansowiec? Jak ze mnie maratończyk, czyli w sumie to samo, tylko inaczej nazwane. Co jest za koncert, że wam rozwaliłem, ale powiem wam szczerze, ten koncert dalej gra. Tu wiedziałem, coś będzie. W każdej grze z wodospadem coś jest, także. Nie zostałem zdziwiony. Absolutnie. Ile monet? Woohoo! No do takiej ilości monet gra nie zacina. To jest bardzo, bardzo przyjemne. Jeszcze nie wiemy, czy optymalizacja jest super, super idealna i w ogóle super, hiper, uper, duper, kuper. Ale jak na razie wszystko działa tak, jak powinno, więc nie mam co narzekać, absolutnie. Chodźmy na górę, mogę to rozwalić? Oj! A muzyka dalej gra, wywalone, ten świat działa innymi prawami, kompletnie. Oskakanie po tym bardzo ładnie działa. No, działało. To mamy dodatkowe życie? Co to jest? Tak, dodatkowe życie, jak miło. Pamiętacie stare gry, gdzie wasze dodatkowe życie było po prostu waszym awatarem? Czy to byliście wy, tylko w obrazku? O Jezus Maria. Stare dzieje, strasznie. Strasznie stare dzieje. Ojejku jej. Dobra, oho, ktoś to śmierdziel. I ogniopluj! To ta ryba! Jak mam z tym walczyć? O nie! O nie! O, ma naprowadzające strzały! Tylko nie to! Ej, ej, ej! Odejdź! Odejdź, odejdź, dobrze. A, bumerang muszę chwycić, no to teraz masz przerąbane. Obudź się! No, muszę to uderzyć, żeby się otworzyło. Okej, okay, rozumiem. Dobra, chodź! I... O ty, oszesz ty w życiu! Byłem za wolny! Nigdy tego nie słyszałem. Ale w końcu jak to usłyszałem i dowiedziałem się o tym, to boli. To bardzo boli. Trzeba być szybkim, żeby tę rybę uderzyć. Na przykład, no co jest? Ej, ha, ej, oła! Ale mnie załatwiła. Dwa obrażenia dostałem. Jeszcze jedno i bym padł. Ej, co to ma znaczyć? Chyba, że tej ryby nie mogę, chyba, że nie mogę nic zrobić. To by było bez sensu, skupo co mi dostał bumerang. Chyba będę ich unikał, bo to może być jedna z tych zablokowanych rzeczy właśnie. Czyli ta ryba. Nie. Chyba, że ja sobie jestem za wolny. Dobra, uwaga, 3-4. Nie, no nie mogę, no patrz, nie mogę nawet ten. Tym uderzyć. O, to mi się udało uderzyć, fajnie. Czemu jesteś confused?
Nie wiem, ale właśnie dostałeś lokat do twarzy. Ojeju. A te ryby nie mogę inaczej zabić, żeby był bojangiem, mi się wydaje. Wszystko mogę w tych domach rozwalić, to jest piękne. Destrukcja na każdym w ogóle kroku, to jest prześliczne, co tu się dzieje. Dobra, teraz żeby ta ryba mnie nie załatwiła, bo miło. Tu się mogę przeczołgać jakby co. Tam pewnie jest droga dalej. Ale mogę iść na środek i te dukaty pozbierać, a to są te ryby. Więc ryzykuję dużo. Na przykład damage'em. Czekam. No też te ryby, ale na hakach, na linach. Tam jest jakiś super dukat, boję się tego. Chwila, tu jest checkpoint, czyli tam jest opcjonalka, tu jest dalej. Czyli musimy się cofnąć, bo tam była opcjonalka, tam gdzie mieliśmy się przytulać. No to teraz się trzeba wrócić. Nie widzi mi się to, no ale dobra, trudno, jak trzeba to trzeba, jak mus to mus. Jak mus to mus. Nie, pani ognioplujko, przepraszam, ja byłem grzecznym chłopcem, przynajmniej się staram. Proszę mnie zostawić. Okej, okay. Co my tutaj mamy? A, available in the final game. Well, okej. Okay. Czyli zakładam, że ten poziom będzie pierwszym poziomem, z którym się zapoznamy. I to będzie dostępne już w normalnej grze, no bo tak piszą. Więc teraz to odkrywamy w demie, ale nie możemy tam jeszcze wejść. Po prostu nawet nie ma tam. Jakby się odpalić jakiś skrypt i tamtego tam, tak nie ma tam tego, co by było normalnie w normalnej grze, także. Co robi ten super dukat? Czy to jest czasówka? Tak? Nie, to mnie gdzieś prowadzi. A, no to zaprowadziło. Mogę cię rozwalić? Nie mogę cię rozwalić, możesz mi damage zadać. Okej, okay, dzięki, zrozumiałem. Idę po prostu, o, ale bym coś pominął, patrzcie. Tam na tym domku coś jest. Ale bym pominął, o nie, tak się nie będziemy bawić. Ja się w tym momencie wracam, bo chcę zebrać jak najwięcej rzeczy, tylko dam radę zebrać, więc na tym domku, jak tu wejść? To jest osobistym zdaniem, mi się wydaje, bardzo dobre pytanie, tu się mogę chwycić? Tak jest, aha, takie rzeczy, dobra. I tu mamy dukaty. Tego nie rozwalę. W żaden sposób tego nie rozwalę. Czy coś jeszcze pominąłem? Na jakichś dachach? Tam na dachu nic nie ma, tam się chyba nawet nie mogę chwycić, no, bo tam jest ryba. No ale tych ryb nie mogę rozwalić. Mogę spróbować z bliższej odległości w sumie. A to powinno i tak do nich lecieć. Na przykład gdzieś tu spróbuję. Tu jest blisko, mi się wydaje. Nie! Okej, okay, to nie działa. Never mind. Nie możemy zboomerangować tutaj naszych rybek. Musimy sobie poradzić. No panie rybo, proszę przelecieć. Rom! Jesteś ogniopilką, jesteś zwykłą rybą, czyli jesteś pod rybą. Są lepsze ryby od ciebie, przykro mi. Będzie bij mnie. Dzięki. Tam chyba dookoła będzie można przejść. Bo zakładam, że tu możemy się wspiąć na tym. Nie! Okej! Okay. Skapłem się za późno. Niestety. Tu jest guzik. O! Głową! Jak w Crashu skrzynki, albo w Mario. Dobra, ale nie wiem, czy nie pomijam czegoś przypadkiem, więc... Ja bym się wrócił mimo wszystko. Czy ja mogę gdzieś tutaj wejść, albo jakoś przynajmniej spróbować wejść? Okej. Okay. Nie wydaje mi się właśnie. O Boże, to wygląda mega dziwnie. Mi zapało w ogóle teraz. Nie spanie, ale zrobił mi taki po prostu humor. Więc muszę to, po prostu tak nam to w nocy. To jest w sumie dzień później. Jak ten, jak to demo wyszło. O Jany Boskie, patrzcie na to. Czyli się wydłuża jednak szyja. Fuck yes. Zajebiście. No ja tu z tym pająk, jak z nim walczyć? Nie rozumiem. Jak z tym pająkiem mam walczyć? Dobra, gdzie ja tu idę? Mam iść tutaj. To są też czasówka, ale chyba nie ma jeszcze zaimplementowanego tutaj timera, tak mi się wydaje. Prowadzisz, dukacie. Dobra, trochę pójdziemy dookoła i uda nam się tam na górę wejść. Przynajmniej takie mam wrażenie. Jest sporo pułapki, jest śmierdziel. Uciekaj! Fuj, ja zastawiam drugą... A, nie. Zostawiam wcześniej, teraz nie zostawił. Takiej, wiecie, chmury, gazu. Chmury trucizny. A panie pająku, wiem jak cię ominąć, także nara. Co my tu mamy w ogóle? Zobaczcie. Dodatkowe serca. Dodatkową ćwiartkę serca. Tak, 1 na 4. Takie 4 zbierzemy pewnie i będziemy mieli full. Więc to jest interesujące. Jeszcze mam do zrobienia literkę. Zwój. Tą runę. I 5 diamentów. Ciekawe, czy nam się uda wszystko zebrać. Byłoby spoko. Tylko jak tego na przykład, czy ja tego pająka mam pokonać w ten sposób, że podskakuje. Jak on mnie atakuje. A właśnie w ten sposób mam tego pająka pokonać. Ehe, dobra. Zapamiętam na przyszłość, będę wiedział. Będę już świadomy tego.
Okej, guzik. No, there we go. To jest czasówka, to słychać. To już słychać. To co mi to otwiera? Nie mam żadnego pojęcia, co mi to otworzyło. A, cztery na raz, zajebiście. Pięknie. Oj, 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 rozwaliłem to? Nie, nieśmiertelna roślinka. Daj mi te dukaty, dzięki. A, szybka jesteś. Trzeba tu uważać, dobra, panie śmierdzielu. Chodź, bijemy. Soluwa. Dobra, o tędy właśnie bym mógł przejść. Au, afa, właśnie zostałem tą chmurę. Wcześniej nie zostawił. Co ja mam zrobić? Mam to poukładać. Aha. A to musi iść tam, tak? A to... Tak, i to musi iść w ten sposób? Nie, tego nie mogę zmienić u góry. A nie, chwila, chwila, stop, stop, stop. Nie, tak. Mogę to przesunąć jakoś? Bo nie czaję w sumie. A, tu jest kamień jeszcze, który mam użyć. A, dobra, teraz... Teraz to robi sens. Dobra. Nie to, goddammit. To. Okej, okay, udało mi się. Bardzo fajna zagadka. Bardzo mi się podobało. Tylko to pewnie jest droga dalej. Ja nie chciałbym jeszcze iść w sumie dalej. Pyk! Nawet jak nie zdążymy tego Y kliknąć, to i tak to zalicza nam. To się i tak byśmy zdążyli to kliknąć. Dobra, ja się wrócę, bo pominąłem sporo rzeczy. A pomijać nic nie chcę. Zatem, tą na górę właśnie możemy wejść. Mi się zdarzyło spaść. Nie wiem, co by to mi odpala. Muszę się przyjrzeć dookoła, co by mi to odpaliło. To jest drugi guzik. Nie, to mi chyba nic nie odpala, ale odpali mi, jak kliknę ten guzik i tamten drugi. Tak jest, miałem rację. I tu jest literka ostatnia. Mamy KO zebrane całe. Zajebiście. Super. Ten pasek pod życie mnie interesuje, bo jeszcze nie dowiedzieliśmy, co to jest kompletnie. Dwa diamenty do zebrania, jeden zwój i jedna taka runa. Nie do końca nie wiem, co to jest, nie dostaliśmy nazwy na to, więc będę mówił na to runy. Tup, tup, tup. Nie możemy biegać oczywiście w KO, także musimy sobie poradzić. Jakoś na pewno. God damn it, popełniłem błąd, I want to apologize. Jezus Maria. O Jezus. Chyba nie gdzieś mnie, dziękuję. Dawaj dukaty. 3000 dukatów, albo spadaj! O, tutaj! Pomocy! O, to w ogóle impreza, jakieś ty, jakieś biesiada tych ropuch. Ktoś będzie nowy? Co po prostu pokazuje mi, że ropuchy sobie siedzą i piją, i chleją, i jeją, i jedzą. Będą mnie atakować? A nie chciałem was atakować, chciałem, żebyście mieli spokój. Ale nie, to nie! Chyba będziemy się nawalać, nie? Ciekawe, czy mogę... A mogę ich zaatakować w ten sposób, zajebiście. Super. Oj, mogę komuś zrobić knockout? Pyk! Haha, wy jesteście confused? Teraz raz załatwię, super. Tu mnie FPS-y spadają, jak się bije z nimi. O-o, 55 FPS-ów w tym miejscu. Optymalizacja leży w tym miejscu, niestety. Za duża arena, za dużo przeciwników, za dużo się działo. No to, to miejsce nie trzyma 60 klatek, jak patrzę tak. Niedobrze. Boomerang. O, te właśnie rzeczy, dokładnie. Pyk. Ten bumerang będzie wracał? Nie, nie powinien. Nie dostałem nic z tego, dzieje się to? Dziwne. I pieniążki! Och, jest! Och, jest, mamy fajny duży cień. Żebyśmy wiedzieli na pewno, gdzie lądujemy. Dobrze się spisałeś. To będzie już koniec dema w tym miejscu z tym gościem? Nie, zdziwiłbym się. Dobrze, panie Shifu. Ale mam do zebrania jeszcze rzeczy. No i ogólnie jeszcze nie skończyłem, także. O, mogę rzucić za siebie, bardzo fajnie. No i były pułapki na nich, żebym ja z nimi walczył za pomocą tego. Tak mi się wydaje przynajmniej, że o to chodziło. Że niekoniecznie chodziło o to, żebym ja coś z tego dostał, tylko żebym się... żebym zawalczył z nimi. Żeby się rozprawili z tymi opuchami KO. Patrz, upuściły jedną z tych run. To jest sobie runy, dobrze mówiłem. Powinniśmy ci ich już dojść, żeby otworzyć przejście do Nory Terrora. Okej, okay. Terror brzmi bardzo... bardzo złowieszczo. Kolejna ćwiartka życia, 2x4 teraz mamy. There we go. Chcę ciekawe, czy pominam jakieś sekrety, czy nie, żeby te ćwiartki zebrać. Możliwe, możliwe, nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia, zobaczymy. Hop, hop. Mamy runę.
Dwie na dwie. Bardzo fajnie. No jeden ten zwój nam został. A zebrałem ich w sumie cztery, więc w moim rozrachunku zebrałem wszystko. Czy dwa diamenty tam tutaj gdzieś zostały? Jestem mega ciekaw gdzie. Tu ta ryba w ogóle. Halo? Okej, okay, nic. Będzie się tu nie da zrobić z tymi rybami. Boże, jaki... Mamy strzał z tymi jakamicami. O, Boże święty. Dobra, co mogę z tym zrobić z tymi kulkami tutaj? Nie, absolutnie nic. Czy mogę wejść na górę? Mogę wejść na górę, coś tu się kryje? Chyba nie do końca. O, się kryje śmierć. Ups. Dobra, ciekawe, czy nam się uda zabrać wszystko, czy faktycznie pominąłem coś. Czemu by uciekł mnie w ogóle tam, jak przyszedłem stąd? Czy twórcy tak bardzo lubią, jak Kao wygląda z przodu, że musieli zaimplementować widok z przodu? Kao? Możliwe, że tak. Możliwe, że tak właśnie było. No dobrze, spróbujmy, pójdźmy dalej. Jeżeli pominęliśmy coś, trudno. Ja w moim rozrachunku pominąłem tylko dwa diamenty. Ale mogę się mylić, oczywiście. Tylko się rozwalić nie da, choćbym chciał. Zwłaszcza jak mocno bym w to bił. Będzie koniec. Poziom zaliczony. No, pominąłem, kuźwa, dwa diamenty, jeden zwój. Jestem bardzo ciekaw, gdzie ja to pominąłem. O, tutaj mamy menu. Zakończ grę, ponownie poziom wishlist trailer. Thank you for playing. Panie i panowie, to był Kao the Kangaroo 2022, czyli gra, która wychodzi właśnie w tym roku. Planowana jest jakoś na wakacje, na summer, na lato. Zobaczymy. Byłoby fajna seria na lato na kanał. Ale was zostawiam na teraz, na dzisiaj, z półgodzinnym odcinkiem z Kao the Kangaroo i czekamy na serię oczywiście, czekamy na pełną grę, czekamy na w końcu kontynuację Kao od naszych pięknych polskich twórców. Także cóż, trzymajcie się, na cześć i pa, i zapraszam was na kolejne odcinki na tym kanale i na kolejną serię, którą będzie Kao the Kangaroo. Trzymajcie się, pa pa!